Tundra i jej mieszkańcy. W tundrze nie ma drzew. Dominują tu mchy i porosty. Tundra występuje w północnej części kuli ziemskiej. Są to najbardziej wysunięte obszary Azji, Europy i Ameryki Północnej. Lato jest tu bardzo krótkie. Trwa zaledwie od 6 do 8 tygodni, a i wtedy temperatura nie przekracza 15 stopni. W miesiącach zimowych temperatura spada do około minus 22 stopni. Przez okres wiosenny utrzymuje się około minus 10 stopni. Przez cały rok wiatr wieje tu z prędkością 30 metrów na sekundę. A jakie dzikie bestie można tu spotkać? Prawda górska potrafi wykopać w śniegu tunele noclegowe o długości nawet 1 metra. W przeciwieństwie do innych gatunków, sowa śnieżna prowadzi dzienny oraz nocny tryb życia. Jest na ogół płochliwa, jedynie samiec w obronie swojego gniazda może być agresywny. Wiosną oraz latem wierzch ciała gronostaja ubarwiony jest na brązowo, zimą z kolei ma całkiem białe futro. Lemingi potrafią niewiarygodnie szybko się rozmnażać. Samica rodzi nawet 4 młode do roku. Masowe samobójstwa lemingów, mit czy prawda? O tym już niedługo w przyszłych odcinkach. Renifery zostały sprowadzone na Alaskę dopiero w XIX wieku w ilości 16 sztuk. Po 100 latach ich populacja wynosi ponad 640 tysięcy sztuk. Renifery oddają mocz dokładnie co 6 mil marszu, od czego Finowie stworzyli w przeszłości jednostkę odległości. Sekretem przetrwania lisa polarnego w tak zimnych rejonach jest jego futro. Potrafi on przespać ponad godzinę w śniegu w temperaturze minus 50 stopni Celsjusza. Gdy wieje silny wiatr, wykopuje głębokie jamy.